byli już dyrektorzy sądów z apelacji krakowskiej i wrocławskiej zostali zatrzymani w poniedziałek rano przez CBA w śledztwie dotyczącym podejrzenia korupcji w sądzie apelacyjnym w Krakowie, prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Rzeszowie. Prokuratura podała wówczas PAP, że wśród 10 zatrzymanych 7 to obecni, a 3 to byli dyrektorzy sądów. Jednak w ciągu dnia minister sprawiedliwości odwołał ze sprawowanej funkcji wszystkich 7 zatrzymanych dyrektorów sądów. Zdecydował też o odwołaniu 3 prezesów sądów z apelacji krakowskiej, w tym prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzi Beaty Morawiec. Ziobro odwołał 3 prezesów sądów z Krakowa. Jak poinformowała we wtorek w komunikacie Prokuratura Krajowa, podejrzani dyrektorzy sądów przyjmowali korzyści majątkowe w określonej wysokości w zamian za przychylność w kwestiach dotyczących zlecania usług podmiotom gospodarczym współpracującym z Sądem Apelacyjnym w Krakowie, jak też nadzorowania realizacji usług przez te podmioty oraz aprobatę i dyspozycyjność względem podejrzanego Andrzeja P. Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie w zakresie podejmowanych przez niego decyzji związanych z zarządzaniem mieniem sądów. PK wyjaśnia, że podejrzani przyjęli pieniądze na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z określonymi podmiotami gospodarczymi, które miały charakter fikcyjny i w rzeczywistości nie były zrealizowane lub obejmowały zakres prac wykonanych w ramach obowiązków służbowych. Prokurator zarzucił podejrzanym popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym z art. 228 rok par 1 kodeksu karnego. Pieniądze przyjęte przez podejrzanych to kwoty w łącznej wartości od 4 tys. zł do 231, 5 rok tys. zł. Z komunikatu PK wynika, że największą łączną kwotę, co najmniej 231, 5 rok tys. zł przyjął Jacek Gram, pełniący funkcję dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnowie, a niewiele mniej Edward Kelwin. Były dyrektor Sądu Okręgowego w Kielcach, co najmniej ponad 227, 7 rok tys. zł. CBA zatrzymało 10 obecnych i byłych dyrektorów sądów. Pozostali podejrzani mieli przyjąć, Józef Kelwin. Pełniący funkcję dyrektora Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, co najmniej 170, 5 rok tys. zł. Bolesław Roentgen. Pełniący funkcję dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie, co najmniej 130 tys. zł. Roman P., były dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, co najmniej 47, 4 rok tys. zł. Mirosław Sekunda, dyrektor Sądu Rejonowego w Zakopanem, co najmniej 22 tys. zł. Andrzej CZ., pełniący funkcję dyrektora Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, co najmniej 13 tys. zł. Najmniej, bo co najmniej po 4 tys. zł. Według śledczych przyjęli, Mariusz Bajt. Pełniący funkcję dyrektora Sądu Rejonowego w Chrzanowie, Mateusz W. Pełniący funkcję dyrektora Sądu Rejonowego w Olkuszu i Ryszard P. Pełniący funkcję dyrektora Sądu Rejonowego w Wadowicach. Przyjęte kwoty są podane w łącznej wartości. W toku śledztwa ustalono ponadto, że podejrzani dyrektorzy sądów, wspólnie z innymi podejrzanymi w tej sprawie, brali udział w TZW. Praniu brudnych pieniędzy. Dochodziło do tego poprzez podpisywanie fikcyjnych umów oraz poświadczających nieprawdę rachunków potwierdzających ich realizację, a także posługiwanie się tymi dokumentami, czytamy w komunikacie. Minister sportu wezwał zarząd Polskiego Związku Kolarskiego do natychmiastowej dymisji.